Przechodzimy do pytań. Pani Ewa pracowała w świecie rolnika, to może zapytamy się, dlaczego widz nawet pyta. Niech opowie o zmianach w świecie rolnikach. Dlaczego pani Ewa odeszła ze świata rolnika? No, świat rolnika po prostu ewoluował w pewnym kierunku, bardzo mocno zintegrował się z Instytutem Gospodarki Rolnej. Gdzieś tam na drodze wspólnych decyzji i porozumienia zdecydowaliśmy, że ta współpraca dłużej nie będzie podtrzymywana. Czyli jeżeli współpraca byłaby kontynuowana, to pewnie pani by dzisiaj tu nie startowała. Pewnie nie. Pewnie nie, pewnie zajmowałabym się dalej pracą w świecie rolnika jako dziennikarz, reporter, bądź współpracowała z Instytutem Gospodarki Rolnej. Okej. Widz pyta stosunek pani Zajączkowskiej do KRUS-u. Jaki jest pani stosunek? KRUS jest o tyle ciekawą instytucją, że po pierwsze powstała w latach 90. po to, żeby z jednej strony zaspokoić potrzebę rolniczych związków do tego, by mieli jakiekolwiek zabezpieczenie, jeśli chodzi o ubezpieczenie czy jakieś emerytury małe, bo małe, ale jednak. Z drugiej strony KRUS powstał też po to, żeby zabezpieczyć partyjnych funkcjonariuszy i powsadzać ich na jakieś tam skromnie płatne etaty. No to ewoluowało. KRUS stał się taką alternatywą dla ZUS-u, dla tych, którzy chcieli mieć dostęp do podstawowych świadczeń, chociażby opieki zdrowotnej, na NFZ i tak dalej. No, a nie liczyli na jakąś dużą emeryturę, więc to było tyle wygodne, że ubezpieczenie na NFZ leciało. Składki były małe, no bo są kwartalne, więc nie stanowiły dużego obciążenia dla budżetu jakiejś rodziny, no a emerytura powiedzmy gdzieś tam odkładała się na jakimś powiedzmy prywatnym ubezpieczeniu. No teraz KRUS został zrównany, jeśli chodzi o wysokość emerytury minimalnej do ZUS-u. To jest, no, dla rolników to jest dobre rozwiązanie z tego względu, że rzeczywiście rolnikom jest trudno odłożyć na emeryturę w związku z tym, że ich praca jest, podlega pod bardzo duże ryzyko, a te składki dalej są niskie, dalej są kwartalne, no i gdzieś przynajmniej w przyszłości mogą liczyć na tą minimalną emeryturę gwarantowaną na poziomie emerytury ZUS-owskiej. No, ale z perspektywy płatników ZUS może się to wydawać mocno niesprawiedliwe. Ja bym gdzieś połączyła te dwie instytucje i zreformowała to do jednego poziomu. Być może tak jak proponujemy to w kwestii NFZ-u, czyli zdemonopolizowania i dania ludziom wyboru, czy chcą się ubezpieczać w taki sposób, na przykład płacąc jakąś niską składkę miesięczną, kwartalną, to trzeba by przedyskutować z zainteresowanymi osobami i liczyć na jakąś niską emeryturę jednocześnie, a dodatkowo ubezpieczać się gdzieś tam prywatnie, czy zreformować to w jakiś inny sposób. Czy państwo powinno refundować in vitro? Nie, zdecydowanie nie. A dlaczego nie? No, a dlaczego tak? No bo Ja jeżeli rozumiem. Mamy kryzys, że rodzi się mało dzieci i jakaś para chciałaby mieć dzieci, a nie może, no to czy państwo mogłoby pomóc? Ale finansowanie in vitro nie spowoduje, że kryzys demograficzny zniknie. Tym bardziej, że pojawiły się też badania, które mówią wprost, że ludzie nie chcą mieć dzieci w znacznej większości nie ze względu na brak in vitro czy brak dostępu do legalnej aborcji do 12 tygodnia ciąży, tylko ludzie nie chcą mieć dzieci, bo chcą samorealizacji, bo dziecko to jest zbyt duża odpowiedzialność, bo dziecko to jest zbyt duże zobowiązanie finansowe, bo nie czują się jeszcze gotowi, więc mamy do czynienia ze zmianą kulturową, a nie ze zmianą polegającą na tym, że jak zagwarantujemy in vitro, czy zagwarantujemy aborcję, no to ta demografia się poprawi, więc absolutnie nie szłabym w tym kierunku. Czyli pytanie ode mnie, co powinno państwo zrobić, żeby nas uratować? No bo jeżeli dzieci rodzi się mniej, to kto będzie pracował na nasze emerytury? No to jest bardzo dobre pytanie. Ja mając 33 lata, a mając jednak dwójkę dzieci, wiem, że ta emerytura będzie na bardzo niskim poziomie, bo albo będzie na poziomie powiedzmy kilkuset złotych jako emerytura obywatelska, czyli zrównana do poziomu, równego poziomu dla wszystkich Polaków, no albo będzie wyliczona, mimo że pracuję od 14 lat na różnego rodzaju umowach, głównie na umowie o pracę, no to i tak ta emerytura będzie niestety niska, z uwagi na to, że te pieniądze, które teraz ja odkładam na emeryturę, nie są odkładane bezpośrednio na moje konto, tylko są finansowane z nich bieżące emerytury. I co państwo powinno zrobić? No przede wszystkim
Przede wszystkim ułatwić funkcjonowanie, jeśli chodzi o podatki. No, musimy obniżyć pewne podatki, żeby ludzie czuli się bardziej zabezpieczeni finansowo i to być może wtedy spowoduje, że zachcą mieć dzieci. No, a Oj, nie nie jestem jestem pewny, przekonana, nie że jestem też jeżeli będą przekonana. niższe podatki, to nagle będzie więcej dzieci. No bo to jest też, tak jak powiedziałam, no, nastąpiła pewna zmiana kulturowa i czy państwo jest w stanie tę zmianę kulturową odwrócić, biorąc pod uwagę różnego rodzaju trendy, które napływają z zachodniej Europy chociażby? No coś Nie jestem powinniśmy przekonana. zrobić, bo muzułmanie niedługo nas prześcigną, wygonią nas. No ale to nie jest kwestia państwa, moim zdaniem. No państwo nie może tutaj odpowiadać za wszystko. No ale państwu powinno zależeć na tym, żeby było może nie jak Oczywiście. najwięcej, no ale żeby jednak była wystarczająca ilość obywateli. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej państwo powinno dbać o to, żeby ludzie chcieli mieć dzieci. No ale no to właśnie to jest kwestia pewnego zabezpieczenia finansowego, które teraz jest bardzo trudne do osiągnięcia. No, tak jak powiedziałam, ta zmiana kulturowa jest bardzo trudna do odwrócenia i uważam, że państwo tutaj nie ma na to wpływu i nie będzie miała na to wpływu, bo idą pewne trendy z zachodniej Europy, które powodują, że ludzie stają się wygodniejsi, chcą być mniej odpowiedzialni, a dziecko to jest bardzo duża Wcześniej ludzie nie odpowiedzialność. mieli pieniędzy, a mieli 8 dzieci. Teraz mają pieniądze i nawet jednego nie mają Bo są wygodni, i swojego bo są psa wygodni. nazywają psiecko i mówią, że wolą mieć psa niż człowieka w No swojej właśnie. rodzinie. I pytanie, czy państwo tutaj może cokolwiek zrobić, żeby podejście takie wygodne odwrócić? No nie można nikogo zmusić ustawą do tego, żeby ktoś chciał posiadać dzieci. Tam nie można. Nie, ja uważam, że nie. Ciężko jest powiedzieć, Nie, czy nie powinno powinno nastąpić. się, nie powinno się, nie powinno się, ale nie, że nie można. Pewnie można by było. No tak, możemy wszystko, ale nie, my absolutnie nie będziemy szli w tym kierunku, żeby kogoś zmuszać do posiadania dzieci. No tak jak powiedziałam, pewnego trendu kulturowego jest ciężko odwrócić. Obawiam się, że państwo tutaj nie ma nic do rzeczy. Trzy ważne postulaty, jakie by chciała pani w sektorze rolnictwa zrealizować. Po pierwsze, obecnie mamy kryzys zbożowy i nawet jeżeli teraz państwo nałożyło czy przedłużyło embargo na ukraińskie zboże czy inne produkty rolno-spożywcze, to zwróćmy uwagę na to, że to są rozwiązania, które obowiązują do końca roku, a dalej nie wiemy, co się będzie działo po nowym roku, co się będzie działo w 2024 roku. Więc jako poseł bardzo chciałabym powołać zespół ekspertów, bo ja też powiem Wam zupełnie szczerze, zajmowałam się dziennikarstwem rolnym przez wiele, wiele lat, dzięki temu poznałam specyfikę sektora gospodarki, jakim jest rolnictwo, poznałam problemy tego sektora, poznałam pewne wymagania tego sektora, ale to też nie jest tak, że ja się znam na wszystkim. Na szczęście, dzięki wieloletniej pracy w dziennikarstwie i w przebywaniu w środowisku rolniczym, poznałam bardzo wiele osób, które są ekspertami w swoich dziedzinach, są ekspertami w sektorze produkcji mleka, są ekspertami w hodowli zwierząt, w uprawie zbóż. Bardzo chciałabym z tymi osobami nawiązać współpracę, żeby wypracować konkretne rozwiązania daleko idące i takie dalekosiężne, a nie polegające na tym, że gasimy pożar tu i teraz i gasimy go do 1 stycznia 2024 roku, a potem znowu wymyślamy jakieś rozwiązanie i znowu wojujemy ze wszystkimi, żeby po raz kolejny ugasić pożar na parę miesięcy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, bardzo duży problem jest z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej przez przetwórców owoców i warzyw. UOKiK bardzo często interweniuje tutaj, ale interwencje nie dają nic, no bo mimo że ci duzi przetwórcy czy sieci handlowe płacą bardzo wysokie kary za wykorzystywanie przewagi kontraktowej, rolnicy, którzy powinni być tak naprawdę pierwsi w tym łańcuchu, no bo to rolnik, producent dostarcza surowca przetwórcom i sieciom handlowym i dopiero potem te sieci handlowe i przetwórcy przetwarzają bądź handlują tym produktem. No ale jeżeli rolnik nie dostarczy mu tego produktu, no to te sieci handlowe czy przetwórcy nie będą mieli surowca do dalszej pracy, więc nie będą mogli dalej na tym zarabiać. A okazuje się, że w całym tym łańcuchu to rolnik właśnie zarabia najmniej i trzeba również zwrócić uwagę właśnie na przepisy dotyczące wykorzystywania przewagi kontraktowej, bo na przykład mamy do czynienia z taką patologią, że teraz rolnicy wystawiają fakturę za swoje produkty, na przykład dostarczają jakieś owoce do skupu.
wystawiają fakturę, no i ten skup bardzo przedłuża płatność tej faktury na przykład do 2 miesięcy, co jest bardzo dużym, Ale to nie bardzo tylko dużym w skandalem. rolnictwie, to chyba wszędzie by się sprawdziło. No, oczywiście, że tak, ale w rolnictwie to jest nagminne. Jakoś tak jest, ale może to wynika z tego, że rolnicy po prostu są niezrzeszeni i dopiero jak przychodzi kryzys, tak jak było w przypadku słynnej sprawy, którą jeszcze prowadziłam na portalu Świat Rolnika Info, sprawy Campbell Fruit, która rozpoczęła proces restrukturyzacji, a jeszcze wcześniej odbierała od rolników ich towar, właśnie zafakturowany na taki bardzo długi okres płatności, tam chyba około 2 miesięcy. No i wchodząc w proces restrukturyzacji, nagle się okazało, że ta firma nie musi tych faktur regulować. I nagle się okazało, że ludzie, którzy oddali swój towar, owoce do tego skupu, do tej przetwórni, na przykład na, nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy złotych, oni tych pieniędzy nie zobaczą. I dopiero jak skończy się proces restrukturyzacji i dogadają się w tym całym procesie, to gdzieś tam zobaczą jakąś część tych pieniędzy, a i tak zawsze spadają na sam koniec, no bo pierwszymi wierzycielami do spłaty są zawsze urzędy państwowe typu ZUS, banki, które zabezpieczają swój interes, a rolnik, który, dzięki któremu ta firma miała towar i mogła go sprzedać i pozyskać pieniądze, mimo wszystko jest na ostatnim miejscu, więc tutaj bardzo mocno bym się temu przyjrzała. I trzecia sprawa. No to jest nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt. Ten temat cały czas powraca. Teraz zaproponowały to Koalicja Obywatelska i Lewica. W Koalicji Obywatelskiej jest zgrzyt między Michałem Kołodziejczakiem a Partią Zieloni. Tam, to Bardzo jest w to ciekawe. ogóle, no jak oni mogą To jest, współpracować? no to jest jakaś taka, nie wiem, tinderowa mieszanka po prostu polityków tej Koalicji Obywatelskiej. Oni się dobrali rzeczywiście na jakimś tinderze, tylko że ich tinder po prostu źle sparował. Niech tym tinderem będzie Donald Tusk, powiedzmy. Natomiast uważam, że ustawę o ochronie zwierząt należy znowelizować pod kątem zagwarantowania większej ochrony hodowcom zwierząt, bo teraz słynny zapis ustawy, artykuł 7, mimo wszystko nadaje bardzo duże uprawnienia animalsom. Temu bym się bardzo mocno przyjrzała i na pewno nie szłabym w tę stronę, by tych uprawnień dać jeszcze więcej, a to proponują takie partie jak Lewica czy Zieloni. Odniosę się do początku, że embargo jest tylko do 2024 roku, tak? I mogę zapewnić, że będzie przedłużone. Dlaczego? Bo na wiosnę mamy prawdopodobnie wybory samorządowe, być może jeszcze przyspieszone wybory parlamentarne, później mamy eurowybory, później mamy jeszcze wybory prezydenckie, więc mógłbym powiedzieć, że spokojnie do 2025 roku te embargo będzie przedłużone. Ale to jest ciekawy wątek, bo ma pan rację. Tylko że nie można tuszować problemu, trzeba w końcu wprowadzać rozwiązania, które ten problem rozwiążą. Znaczy, Bo można cały najpierw to czas. nie powinno być dopuszczenia do tego problemu, bo to później bohatersko ten problem się rozwiązuje. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. Natomiast no też pytanie, na ile będziemy w stanie wojować z Komisją Europejską i z pozycją Ukrainy w Komisji Europejskiej, to też jest uważam bardzo ciekawym wątkiem, no bo okazuje się, że państwo, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, ma większy wpływ na Komisję Europejską niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. To jest szalenie, szalenie ciekawe. No, Ukraina traktuje siebie jako pępek świata. Uważa, że może wszystko, uważa, że może wpływać na wszystkich. Z drugiej strony Komisja Europejska, no, z jakiegoś powodu Ukraina tak uważa, bo Komisja Europejska też bardzo duże, mam wrażenie, uprawnienia chce nadać Ukrainie i No to gdzieś tam. zadam kolejne pytanie. Jak według pani potoczy się sprawa Ukrainy i jej akcesji do Unii Europejskiej? No myślę, że to jest bardzo możliwe, że Ukraina będzie przyjęta do Unii Europejskiej. No, co prawda musiałaby być przyjęta głosami wszystkich państw, ale postawa Polski i polskiego rządu pokazała ostatnio, że no my nie do końca potrafimy prowadzić politykę międzynarodową. No i wstając z kolan uderzyliśmy się w głowę o kant ukraińskiego stołu. I to jest bardzo bolesny guz w tym momencie, który nie wiadomo, czy się wchłonie, czy co tak naprawdę z nim zrobić. Szczególnie, że Ukraina otwarcie mówi, że po wojnie będzie chciała z nami rywalizować. I to bez. Ale to jest naturalne, ale No to jest to. naturalne, jakby mnie to w ogóle nie dziwi. No to jest realna polityka prowadzona przez prezydenta Ukrainy, który chce dla swojego państwa. Ale
No, okej, dla swojego państwa jak najlepiej, tylko warto spojrzeć, czyje interesy reprezentuje właśnie chociażby Wołodymyr Zełenski, tak mocno zabiegając o to, by ukraińskie zboże opuściło Ukrainę, bo to nie są ukraińscy rolnicy, bynajmniej. No bo w To są Ukrainie właśnie wielkie tak. agroholdingi. Z Holandii chyba głównie. Nie wiem, czy mnie pani poprawi. Holandia, Niemcy, O. Stany Zjednoczone to są te państwa, które głównie mają ogromne, gigantyczne gospodarstwa No, rolne na Ukrainę. więc sprawa rozwiązana, dlaczego wszystkim tak zależy. Tu jeszcze sobie zanotowałem, że to chyba Platforma Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość chyba mają taki postulat, że 51% produktów na półkach sklepowych powinno być polskie. Jak pani zapatruje się na ten postulat? To jest postulat, który gdzieś tam podnoszą również osoby, z którymi ja mam kontakt, jeśli chodzi o środowisko rolne. Mało tego, mówią, że nawet tych produktów powinno być nie 51%, a przynajmniej 55%, no bo to by zagwarantowało pewne bezpieczeństwo dla polskich producentów żywności. No, z wolnym rynkiem to nie ma nic wspólnego, to jest bardzo duża ingerencja w rynek. No jednak rolnictwo jest tym sektorem, które przy całej mojej wolnorynkowej duszy, no temu wolnemu rynkowi nie może być poddane ze względu na regulacje, jakie ten sektor dotykają, obostrzenia czy normy produkcji i tak dalej. No gdybyśmy nagle chcieli się rzucić na wolny rynek, no to moglibyśmy sobie po prostu nie poradzić, chociażby, czego przykładem jest chociażby wpuszczenie na polski rynek ukraińskiego zboża wyprodukowanego dużo taniej i w dużo większej ilości. No rolnicy ten pomysł myślę, że przyjęliby bądź przyjmą z No zadowoleniem, to na jeżeli. pewno, no nie ma innej opcji, no bo o nie, 55% Nie, nie, produktów nie, no będzie. bo to też musimy, znaczy też pamiętajmy o tym, że produkcja rolno-spożywcza w Polsce jest jednak skoncentrowana na eksporcie. My eksportujemy głównie do Niemiec. I to też jest ciekawy wątek i bardzo mocno bym się nad tym zastanowiła, czy my potrzebujemy niemieckiego pośrednika, bo jeżeli my eksportujemy do Niemiec, a potem Niemcy to reeksportują do innych państw, zmieniając po prostu etykietę tego produktu, no to znaczy, że my też moglibyśmy eksportować do tych innych państw bez niemieckiego pośrednika. Moglibyśmy tym samym zarabiać więcej, no bo jeżeli im się opłaca kupić od nas produkt i jeszcze zarabiają na jego sprzedaży, no to logiczne, że ta cena finalnie jest dużo wyższa. Ja bym się zastanowiła, co zrobić i jak to zrobić, żeby pozbyć się po prostu tego niemieckiego pośrednika. No to jest kwestia dyplomacji, której my kompletnie nie mamy. Niejednokrotnie, jak rozmawiałam z ministrami rolnictwa, oni mówili wprost, że no zatrudnienie takiego dyplomaty to są bardzo duże pieniądze. No ale chyba I warte. uważam, że tak. Uważam, że zdecydowanie tak, jeżeli mielibyśmy przeznaczyć na coś państwowe pieniądze, jeżeli już mielibyśmy przeznaczyć na coś państwowe pieniądze, to zdecydowanie zainwestowałabym właśnie w dyplomację koncentrującą się na pozyskiwaniu nowych kontrahentów czy rynków po prostu zagranicznych dla polskich produktów rolno-spożywczych, bo to leży i kwiczy. Dla porównania przecież Holandia ma u nas w kraju kilku przedstawicieli czy kilku dyplomatów zajmujących się walką o nasz kawałek rynku dla państwa dla Holandii, no a my w odwrotną stronę nie mamy nikogo. Tylko jak mówiła pani o polskich produktach, które później idą do Niemiec, później gdzieś tam do innego państwa, tak na przykład polskie mleko w Chinach jest znane jako polskie mleko. I to się bardzo chwali. No, I to wynika, i Chińczycy to piją wynika, polskie mleko. i wiedzą, że piją polskie mleko. To, co pan powiedział, że Chińczycy piją polskie mleko i wiedzą, że piją polskie mleko, wynika chociażby właśnie z tego, że branża mleczarska jest bardzo mocno skoncentrowana w spółdzielniach. I to jest o tyle ciekawe, że rolnicy nie chcą zakładać spółdzielni, no bo są do tego zrażeni, tam po latach 90., w związku z tym, co się ze spółdzielniami działo. A branża mleczarska pokazuje, że jednak warto to robić, że spółdzielnie mleczarskie działają bardzo prężnie, że producenci mleka, mimo różnych wahań na rynku, jednak są zabezpieczeni. Co prawda bywały krytyczne momenty i pan pewnie doskonale o tym wie. Nawet teraz sytuacja producentów mleka nie jest łatwa, bo w skupach mleka za litr dostaje się tam niewiele powyżej 2 zł, tak jak pan mówił, chociażby w jednej z dużych spółdzielni mleczarskich. No a zdarzały się sytuacje jeszcze parę miesięcy temu, gdzie ta cena spadała poniżej 2 zł i to już balansowało na granicy opłacalności produkcji, ale mimo to spółdzielnie właśnie dzięki temu, że są bardzo mocno skoncentrowane, no gdzieś ten interes rolników zabezpieczają.
Jedno z ważniejszych chyba pytań, które mam, czy jak pani Ewa wejdzie do Sejmu, przefarbuje się na rudy? Nie. A krótkie rozwinięcie, o co chodzi, bo może niektórzy nie wiedzą, że była pani tak zwaną rudą od Korwina. I już nie jestem rudą od Korwina, jestem Ewą Zajączkowską-Hernik, reprezentantką Konfederacji, kandydatką Konfederacji do Sejmu, a poza tym w tych włosach jest mi wystarczająco ładnie. Nowy kolor, nowa ja, tak? Tak jest. Dobrze. Co według pani Ewy jest jej główną zaletą jako kandydatki na posła? Co powiedziałaby znajomemu z Radomia, który nie poprze Konfederacji, bo uważa ją za partię szurską i prorosyjską? Nie jesteśmy partią szurską i teraz chociażby ostatnie doniesienia Najwyższej Izby Kontroli o tym, jak pieniądze były defraudowane przez rząd na szczepionki, czy wydawane na szczepionki, a potem te szczepionki były utylizowane, bo nie udało się namówić odpowiedniej ilości Polaków do tego, by zaszczepiła się kolejnymi dawkami szczepionki. NIK nawet wykazuje, że te szczepionki były jakieś chyba drugiej kategorii i tak dalej, i tak dalej. Lekarze nawet teraz mówią, że już nie walczy się z pandemią koronawirusa, tylko walczy się z pandemią skutków poszczepiennych, wynikających właśnie z tego, że ludzie przyjęli ileś tam dawek szczepionki przeciwko COVID-owi. No, okazuje się, że to, co my mówiliśmy parę lat temu, paręnaście miesięcy temu, jest prawdą. I to nie my jesteśmy szurami, przy całym szacunku. Szurami okazali się ci, którzy bardzo mocno uwierzyli rządowi. I kto tu jest poszli szurem? Ślepo. Poszli ślepo za rządem, uwierzyli w każdy komunikat, w każde rozporządzenie wydawane przez rząd. No i teraz wychodzi, kto miał tak naprawdę rację. I nie jesteśmy również partią prorosyjską, jesteśmy partią propolską. To jest dla nas najważniejsze, by dbać o interes Polski, Polaków, prowadzić realną politykę, nie obrażać się na nikogo, ale też wymagać szacunku, wymagać konkretnych rzeczy za współpracę czy jakieś inne działania na arenie międzynarodowej, a nie tak jak teraz jesteśmy ukraińskim chłopcem do bicia. Okej, okay, czyli co pani powie temu znajomemu z Radomia, no bo ten znajomy mógłby zagłosować na panią, czyli co jest pani główną zaletą? Doświadczenie. Tak jak powiedziałam w poprzedniej części, charakteryzuje mnie doświadczenie, bo ja kilka lat już pracowałam w Sejmie, pracowałam z politykami, wiem jakimi ludźmi są ci politycy, wiem co reprezentują sobą przed kamerą, wiem co reprezentują sobą prywatnie. Brałam udział w wielu procesach legislacyjnych, blokowałam wiele szkodliwych ustaw, jak piątka dla zwierząt, ustawa odorowa, alarmowałam, kiedy były wprowadzane różnego rodzaju szkodliwe przepisy, no było ich tyle, że już teraz po prostu z głowy nie wymienię, bo spieszę się, bo też tutaj z panem Mateuszem wiemy, że za chwilę mi znowu bateria padnie w aparacie. Także jest naprawdę tego dużo i to, co tak jak powiedziałam, mnie charakteryzuje, to jest doświadczenie w pracy z politykami, doświadczenie w pracy w Sejmie i doświadczenie w pracy, jeśli chodzi o proces ustawodawczy. Ostatnie pytanie. Jaki powinien być dostęp do broni palnej? Dostęp do broni palnej wcale nie jest trudny, tak jak się może wszemi wobec wszystkim wydawać. Co prawda procedury są upierdliwe i problemem bardzo dużym jest uznaniowość policji i to jest chyba największy problem. Pozwolenie, wydanie czy wykonanie pozwolenia na broń wcale też nie jest aż tak kosztowne. No, jeżeli ktoś się decyduje na to, że chce posiadać broń, no to musi zagospodarować kilka tysięcy złotych, nie oszukujmy się. Natomiast nie uważam, żeby tutaj jakieś większe ulgi powinny być wprowadzone. Nie uważam, że powinien być taki dostęp do broni powszechny, że po prostu idzie się do sklepu, kupuje się broń. Wszystko powinno być podparte odpowiednimi badaniami psychologicznymi. No ale przede wszystkim dużym problemem jest uznaniowość policji. I ostatnie pytanie, bo nie zostało zadane one w poprzedniej części. Jak zareagowała pani po debacie w TVN-ie? No bo odbiór był dosyć zaskakujący. Odbiór był bardzo zaskakujący. Ja przyznam szczerze, po wyjściu ze studia TVN byłam bardzo mocno rozemocjonowana i od wejścia do taksówki do momentu, kiedy wsiadłam w pociąg i pojechałam do Radomia, dzieliło mnie jakieś pół godziny. W ciągu tej połowy godziny przeczytałam na swój temat mnóstwo hejtu skierowanego chociażby ze strony Michała Kołodziejczaka i jego
zwolenników na Twitterze, wszyscy ci, którzy stoją za Koalicją Obywatelską czy Lewicą, hejtowali mnie bardzo mocno, a potem się nagle okazało, że chociażby kobiety, bardzo często piszą do mnie teraz kobiety i mówią, że wreszcie pojawiła się baba z jajami, która mówi konkretnie, prosto, z czym mamy problemy, że to nie jest tak, że my chcemy tylko tej aborcji, że budzimy się rano i myślimy po pierwsze o aborcji, bo my chcemy bezpieczeństwa dla naszych rodzin. I sprowadzanie wszystkiego do tematu aborcji jest po prostu żałosne. To nie jest główny problem Polek, to nie jest główny cel Polek. Naszym celem jest to, by móc bezpiecznie wychowywać nasze dzieci, by móc zagwarantować naszym dzieciom bezpieczeństwo finansowe, bo wiele kobiet też przecież wychowuje dzieci samotnie, pamiętajmy o tym. I one na pewno nie myślą o aborcji, one myślą o tym, by żyło im się łatwiej, by mogły być bezpieczne przede wszystkim finansowo. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Ewa Zajączkowska-Hernik. Bardzo panu dziękuję za wyczerpującą, myślę, rozmowę i pozdrawiam wszystkich widzów. Do zobaczenia, być może jeszcze przed wyborami, a mam nadzieję po wyborach już będziemy inaczej. Może pani do mnie tak samo, a ja do pani z takim tytułem. Daj Boże. No. Daj Boże i zachęcam wyborców, żeby przede wszystkim poszli na wybory, no bo nasi wyborcy też są mniej zdyscyplinowani niż wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest o tyle ciekawe, że my chcemy odsunąć PiS od władzy, nie chcemy dopuścić Platformy do władzy, ale żeby to zrobić, musimy iść 15 października na wybory, więc jeżeli jesteście na przykład w innym mieście, jeszcze macie czas bodajże do 12 października, żeby złożyć odpowiednie pismo w urzędzie swojej gminy. No i to wszystko da czy się złożyć internetowo, wniosek. Tak, można tak, wybrać. Ale no jak ktoś ma profil zaufany, to rzeczywiście można wszystko zrobić przez internet, teraz jak najbardziej. Można wziąć zaświadczenie o głosowaniu poza miejscem swojego zamieszkania, więc można głosować w dowolnym. Tego bym nie polecał, tak szczerze, bo jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie będziemy tego 15, to możemy wybrać komisję, w której chcemy być na listach, a z tą karteczką, jeżeli ją zgubimy, tracimy prawo głosu. To też prawda i to jest bardzo ważna uwaga. No ale nasi wyborcy jednak są ludźmi inteligentnymi, więc nie podejrzewam, żeby każdy teraz na gminie gubił karteczki. Ale jednak na wybory tak hucznie nie chodzą, jak pani powiedziała. Dlatego zachęcam, bo to jest niepowtarzalna okazja do tego, by wreszcie wbić jeszcze większy klin w ten układ, który rządzi nami od wielu, wielu lat i który teraz bardzo mocno nas atakuje, bo to my, Konfederacja, jesteśmy tą partią, która właśnie ten układ rozwiera, rozbija i doprowadza do tego, że ten układ ma mniej miejsca na polskiej scenie politycznej, a docelowo chcemy doprowadzić do tego, by w ogóle zniknął. Dziękuję bardzo.